Święty Bernard z Clairvaux urodził się w 1090 roku na zamku Fontaine, niedaleko Dijon we Francji. Jego rodzice należeli do burgundzkiej szlachty. Bernard był trzecim z siedmiorga dzieci. Gdy był jeszcze w łonie matki, pewien pobożny człowiek przepowiedział mu wielką przyszłość. Dlatego rodzice wychowywali go z wielką troską. W wieku 9 lat Bernard rozpoczął naukę w szkole prowadzonej przez kanoników. Szczególnie upodobał sobie literaturę i poezję. Odznaczał się też niezwykłą pobożnością i maryjnością. Gdy miał 17 lat, zmarła jego mama. Poprosił wówczas Maryję, by mu ją zastąpiła. Legenda głosi, że gdy któregoś dnia pozdrowił Maryję słowami Ave Maria, usłyszał w odpowiedzi Salve Bernardzie. Święty Robert, opat Molezm, założył w 1098 roku klasztor w Citeaux, około 4 mil od Dijon, aby przywrócić pierwotną regułę świętego Benedykta w całej jej surowości. Dał w ten sposób początek zakonowi cysterców, którego nazwa wywodzi się od nazwy tej miejscowości. W 1112 roku Bernard wraz ze swoimi przyjaciółmi, 30 młodymi szlachcicami z Burgundii, zgłosił się z prośbą o przyjęcie do klasztoru w Citeaux. 3 lata później opat, święty Stefan, wysłał młodego Bernarda wraz z grupą mnichów, by założyli nowy dom w Dolinie Goryczy. Stało się to 25 czerwca 1115 roku. Bernard nazwał ją Clairvaux, czyli Jasna Dolina. I od tego czasu imię Bernarda i nazwa Clairvaux stały się nierozłączne. Bernard został pierwszym opatem klasztoru. W tym samym roku przyjął też święcenia kapłańskie. Początki Clairvaux były trudne i bolesne. Zdrowie Bernarda było mocno osłabione pokutami i tylko wpływ jego przyjaciela, biskupa Wilhelma z Champeaux oraz autorytet kapituły generalnej mogły skłonić go do złagodzenia wyrzeczeń. Klasztor rozwijał się jednak szybko. Zgłaszało się wielu kandydatów. Bernard porwał za sobą kwiat francuskiej arystokracji. Mistyk i teolog Wilhelm z Saint-Thierry, przyjaciel Bernarda, zauważył. Matki chowały swoich synów, żony powstrzymywały mężów, przyjaciele nawzajem się pilnowali. Do klasztoru wstąpili wszyscy bracia Bernarda oraz jego sędziwy ojciec, a jego jedyna siostra, za zgodą męża, przyjęła wkrótce welon w klasztorze benedyktynek w Żuli. Clairvaux stało się za małe dla zgromadzonych tam zakonników, więc wkrótce zaczęły powstawać nowe domy. W roku 1119 Bernard wziął udział w pierwszej kapitule generalnej zakonu cystersów, zwołanej przez Stefana z Citeaux. Bernarda, który nie miał jeszcze 30 lat, słuchano z największą uwagą i szacunkiem, zwłaszcza gdy rozprawiał na temat odrodzenia pierwotnego ducha reguły. To właśnie ta kapituła generalna nadała ostateczny kształt konstytucjom cysterskim i przepisom Karty Miłosierdzia, którą papież Kalikst II zatwierdził 23 grudnia 1119 roku. W roku 1128 38-letni Bernard został sekretarzem soboru w Troyes, zwołanego przez papieża Honoriusza II. Celem soboru było rozstrzygnięcie sporów wewnątrz kościoła Francji. To właśnie na tym soborze Bernard nakreślił zarys reguły templariuszy, która wkrótce stała się ideałem francuskiej szlachty. Ideały te zawarł też w swojej pochwale nowego rycerstwa. Po śmierci papieża Honoriusza II, która nastąpiła 14 lutego 1130 roku, w kościele wybuchła schizma. Wybrano 2 papieży, Innocentego II i Anakleta II. Innocenty, wygnany z Rzymu przez Anakleta, schronił się we Francji. Król Ludwik IV Gruby zwołał wszystkich biskupów, a Bernard został wybrany na sędziego między rywalizującymi papieżami. Opowiedział się za Innocentym II i doprowadził do uznania go przez wszystkie kraje katolickie. Papież odwiedził wtedy Clairvaux. Cały papieski dwór był wzruszony świętością mnichów. Przyjęcie było skromne. Papieża częstowano tylko rybami, a zamiast wina podawano do picia wywar z ziół.
W roku 1132 42-letni Bernard towarzyszył Innocentemu II w podróży do Włoch. W maju papież, wspierany przez armię niemieckiego króla Lotara, wkroczył do Rzymu, w którym wciąż rezydował uzurpator, antypapież Anaklet. Lotar, czując się zbyt słabym, by stawić opór stronnikom Anakleta, wycofał się za Alpy, a Innocenty musiał szukać schronienia w Pizie. W tym czasie Bernard kontynuował przekonywanie zbuntowanych władców do uznania prawdziwego papieża, między innymi w Akwitanii, Pizie i Mediolanie. Po powrocie do Clairvaux, Bernard poświęcił się z nową energią tworzeniu dzieł, które przyniosły mu tytuł doktora kościoła. Pisał w tym czasie kazania na temat pieśni nad pieśniami. W klasztorze zrobiło się tłoczno, więc Bernard wysłał swoich mnichów do Niemiec, Szwecji, Anglii, Irlandii, Portugalii, Szwajcarii i Włoch. W 1139 roku 49-letni Bernard wziął udział w II Soborze Laterańskim, na którym ostatecznie potępiono pozostałych jeszcze zwolenników schizmy. Mniej więcej w tym samym czasie Bernarda odwiedził w Clairvaux święty Malachiasz, biskup z Irlandii, i zawiązała się między nimi bardzo bliska przyjaźń. Święty Malachiasz pozostał w Clairvaux aż do swojej śmierci w roku 1148. W roku 1140 50-letni Bernard rozstrzygnął inny spór, który zakłócił spokój kościoła. Pod koniec XI wieku pojawiły się prądy głoszące wywyższenie ludzkiego rozumu i racjonalizmu, które znalazły żarliwego zwolennika w Piotrze Abelardzie, drugim obok Bernarda najbardziej elokwentnym i uczonym człowieku epoki. Traktat Piotra Abelarda o Trójcy został potępiony w 1121 roku, a on sam swoją książkę spalił. Jednak w 1139 roku opowiedział się za nowymi błędami. Bernard napisał do Abelarda, który odpowiedział mu w sposób obraźliwy. Następnie Bernard poinformował papieża, który doprowadził do zwołania soboru w Sion. Piotr Abelard poprosił o publiczną dyskusję z Bernardem. Ten zaś wskazał błędy przeciwnika z tak logiczną jasnością, że Abelard nie był w stanie udzielić żadnej odpowiedzi. Poddał się bez oporu i udał do opactwa Cluny, gdzie zmarł 2 lata później. Papież Innocenty II zmarł w roku 1143. Jego dwaj kolejni następcy, Celestyn II i Lucjusz, panowali krótko, a kolejnym papieżem został jeden z uczniów Bernarda, Bernard z Pizy, który przyjął imię Eugeniusza III. Bernard przesłał mu na jego prośbę porady, które składają się na Księgę Rozważań. Jej główną myślą jest to, że odnowa Kościoła powinna rozpocząć się od świętości jego głowy. Sprawy doczesne to tylko dodatki. Najważniejsze są pobożność i rozważanie, które powinny poprzedzać działanie. Księga Rozważań w niezwykle piękny sposób opisuje papiestwo i była ceniona przez wielu papieży. W tym czasie ze wschodu nadeszły niepokojące wieści. Edessa wpadła w ręce Turków, a podobna katastrofa groziła Jerozolimie i Antiochii. Zlecił Bernardowi ogłoszenie nowej krucjaty i udzielił takich samych odpustów, jakie Urban II udzielił przy pierwszej. Bernard ogłosił wezwanie do krucjaty w 1146 roku na parlamencie zwołanym w Wezelej. Król Ludwik VII, królowa Eleonora oraz obecni książęta upadli do stóp opata Clairvaux, aby przyjąć pątniczy krzyż. Bernard musiał zrobić krzyże ze swojego własnego habitu, by zaspokoić zapał tłumu, który chciał wziąć udział w krucjacie. Następnie ruszył do Niemiec, by tam nawoływać do udziału w krucjacie, czyniąc przy okazji wiele cudów. Cesarz Konrad i jego siostrzeniec, Fryderyk Barbarossa, przyjęli krzyże osobiście z rąk Bernarda. Ostatnie lata życia Bernarda naznaczone były niepowodzeniem ogłoszonej przez niego krucjaty, za które cała odpowiedzialność spadła na niego. Bernard uznał za swój obowiązek skierować przeprosiny do papieża, które zostały umieszczone w drugiej części jego Księgi Rozważań. Wyjaśnia tam, że w przypadku krzyżowców, tak jak i Hebrajczyków, przyczyną ich nieszczęść były ich grzechy. Śmierć papieża Eugeniusza w lipcu 1153 roku
zadała Bernardowi potężny cios, odbierając mu największego przyjaciela. Bernard zmarł miesiąc po nim, 20 sierpnia 1153 roku, w wieku 63 lat, po 40 latach spędzonych w klasztorze. W trakcie swojego życia święty Bernard założył 163 klasztory w różnych częściach Europy. Był pierwszym mnichem cysterskim wpisanym do kalendarza świętych. Został kanonizowany przez Aleksandra III 18 stycznia 1174 roku. Papież Pius VIII nadał mu w roku 1830 tytuł doktora kościoła. Papież Pius XII poświęcił mu wydaną w 1953 roku encyklikę Doctor Mellifluus, doktor miodopłynny. Znany jest cud zwany Lactatio Bernardi. Bernard śpiewał ze współbraćmi hymn Ave Maris Stella. Podczas słów okaż, żeś jest matką, Najświętsza Maria Panna pojawiła się osobiście, odstawiła na bok dzieciątko, obnażyła pierś i nakarmiła Bernarda mlekiem z piersi. Święty twierdził, że smakowało ono jak miód. Stąd święty Bernard jest patronem pszczelarzy, a w ikonografii przedstawia się go w otoczeniu roju pszczół. Twardość serca i upór umysłu pochodzą z tego, że rozmyślamy tylko nad własną wolą, zamiast nad prawem pańskim. Jeśli chcecie wsłuchiwać się w głos Boga, słodszy od plastra miodu, unikajcie krzątaniny powszedniej. Święty Bernard. Święty Bernardzie z Clairvaux, módl się za nami.